Siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie potniemy tą oto modelkę na kawałki. Co z tego wyjdzie? Za chwilkę się przekonacie. A jak to dokładnie wyglądało, pewnie widzieliście już na miniaturce. Dobra, bez większego przedłużania, zaczynajmy. Na samym początku musimy sobie ją wyciąć, więc sobie zaznaczmy. Raz, dwa, trzy. I model... Halo? No. Sprawdzimy jak maska. Tutaj możemy sobie minimalnie poprawić. Tu o. I tu, i tu, a w sumie możemy dookoła głowy przylecieć, tak na wszelki wypadek. Tutaj i reszta powinna być git. Jest git, jest git. A jeszcze tutaj u dołu. Dobra. I skórę musimy odzyskać. Czy sobie weźmy tutaj. Tak. Z altem, option na Macu. Idealnie. Jest, jest. Wycięta, wycięta. Tu sobie to już przygotowałem wcześniej. Dobra. Ten kawałek też możemy sobie wyciąć, więc sobie zmienimy pędzel. Flow ustawmy na 100 i pomniejszmy pędzel. Tylko sobie obróćmy. Dobra. Ten od... ta biel dookoła mi się nie podoba. Dobra. To zróbmy inaczej, czyli sobie weźmy w maskę, cofniemy sobie krawędzie, radius sobie zwiększmy i dajmy sobie smooth. I teraz powinno być git. No, troszkę lepiej, tylko tutaj sobie jeszcze odzyskajmy ten kawałek i tutaj tak poprawmy. Dobra, dużo czasu mi to zajmuje. Ale cóż, perfekcja wymaga czasu. Tutaj możemy sobie zrobić nawet szerszy pędzelek, żeby nie było... Dobra, później poprawiamy detale, teraz idziemy do głównego, czyli weźmy i sobie ją potnijmy. Pierwsze cięcie będzie tutaj. I wrzućmy to na kolejną warstwę. A, tylko jeszcze, co jeszcze? Zanim zaczniemy, weźmy sobie to, zamienimy na Smart Object. I teraz możemy. Pierwsze cięcie. Jest. Tylko jeszcze to ucho dodajemy nieszczęsne. Jest. J. I do góry. To w sumie możemy ją sobie zaznaczyć. Selekcję odwrócić. I tutaj sobie zrobić. No, dokładnie tego. To dobra. Jeszcze tylko musimy tutaj sobie poprawić poziom. Za dużo tych niedociągnięć. Dobra. A zobaczycie, jak wygląda cały proces kreatywny. Nic nie jest zawsze perfekcyjne. No, chyba że ja. Nie no, żartuję oczywiście. Teraz sobie usuńmy. I jest super. I mamy głowę. Tu możemy sobie minimalnie przesunąć, żeby nam aż tak bardzo nie wadził. Jest tak. Teraz sobie weźmy, przetnijmy drugi raz. Weźmy sobie wzdłuż. Tak o. J. Da, to sobie ukryjmy. I sobie J i to sobie odkryjmy, zamienimy w drugą stronę. Halo? Dobra. Jeszcze raz. Mam zaznaczone. Teraz tak o, to sobie skopiujmy. Teraz odwróćmy maskę, nie ją, tylko maskę samą. Odwróćmy. Tu jest, jest drugi i zróbmy sobie trzecie cięcie, czyli mniej więcej oczy. Tu o. Tylko myszka mi spadła z podkładki. Ładnie w ten oto sposób. Może jeszcze troszkę więcej. I tak.
po pierwsze sobie zróbmy to Command J, zaznaczmy, dajmy sobie Selection, Modify, Expand, dajmy sobie o 5 pikseli powinno wystarczyć i tą maskę sobie też ukryjmy. Dodajmy do tego za mało, więc tu sobie poprawmy. Tak, przy ciele nie ma, więc sobie tylko górę musimy ukryć. Tu. I mamy trzeci kawałek głowy. Tak. Ten sobie przesuńmy w dół. Ok, mamy coś takiego. Teraz zróbmy sobie wypełnienie, czyli weźmy sobie pentula, zaznaczmy tu sobie mniej więcej wzdłuż ten oto sposób, tutaj i tu o. Powinno być git. Teraz sobie domknijmy to, Command Enter, żeby zrobić zaznaczenie i zróbmy sobie Solid Color. Na razie obojętnie, zobaczmy jak to wygląda. Dobra, za chwilkę zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale widzę, że to musi być bardziej zaokrąglone, żeby to fajnie, ładnie się komponowało. Spróbujmy w ten sposób. Zobaczmy jak to będzie wyglądało, metodą prób i błędów. Tu utnijmy sobie. Jeszcze troszkę. Weźmy sobie stąd i tutaj. Nie, tak nie, tutaj i tu. Taki powinno być git. Tylko ten sobie przesuńmy punkt. Tak. Command Enter. Escape. Ok, powinien być git. Teraz analogicznie robimy to samo na górną warstwę. Czyli tutaj. Te włosy tutaj możemy usunąć, więc weźmy sobie pędzel. To jest ta warstwa. Tak. To tutaj. Tylko twardy niech będzie. O. Tak. I tutaj sobie od razu poprawmy te włosy, żeby były bardziej ostre. O. Tak. Weźmy sobie tutaj pentula. I też zróbmy sobie ładne kółeczko. Tak, o, dookoła, tak, i tak, zbyt kwadratowe, o, powinno być git, a za chwilkę zobaczymy jak to będzie wyglądało, poprawmy sobie, weźmy sobie, tak, no tutaj trzeba minimalnie skorygować, spróbujmy ten oto sposób, metodą prób i błędów, dopóki efekt nie będzie zadowalający. Jest git. Jeszcze troszkę. Tylko nie zacznie się stąd i pójdzie tu o. Tylko traf. Dobra, zamaszmy sobie kawałek. O, w ten oto sposób. I ostatni, czyli samą górę, głowę. Weźmy sobie znowu pentula. Weźmy sobie tutaj kółeczko. O, widzę, że będę musiał tam dociąć kawałek, bo wystawało. Zróbmy sobie tak i tak. I powinien być git. Powinno być git. Tak.
Nie. Tutaj bardziej musi uciekać nam. Czyli weźmy sobie tak. Zaznaczmy. Enter. Usuwamy. Tak. Tak jest git. I teraz weźmy sobie naszą paletę kolorów. Zróbmy sobie pastelowe, które by tutaj zużyć. Weźmy sobie może tak. Dobra. Spróbujmy sobie z tym kolorem. Później weźmy sobie żółty. I na górę chłodny może. Zobaczmy, jak coś się będzie prezentowało. A dół weźmy sobie czerwony. Git. Teraz co musimy zrobić? Weźmy sobie te cztery. Zgrupujmy, nazwijmy je głowa, glowa. I weźmy sobie black and white. No ale tutaj możemy sobie pobawić się kolorami jeszcze. I tło możemy sobie zmienić na jakiś inny kolor. Jaśniejszy, ciemniejszy, szary. Zróbmy tak i sobie rozjaśnimy. Rozjaśnimy sobie kawałek tła. Weźmy sobie curves. Dajmy sobie tutaj. Odwróćmy. Weźmy sobie pędzel soft round. Flow ustawmy sobie na 20. Coś takiego. Jeszcze możemy się pobawić głową. Dalej sobie jeszcze to połączmy, czyli dajmy to sobie pod to i pod to. No tak. A to sobie zróbmy tak. Tak. Troszkę naokoło, ale grunt, żeby był efekt końcowy zamierzony i przynajmniej będziemy mieli to wszystko na innych warstwach. I te głowy możemy sobie poprzesuwać. Na razie sobie zaznaczmy wszystkie górne. Weźmy, pomniejszmy. Weźmy sobie tak. Później kolejną sobie weźmy ten oto sposób. Też pomniejszmy. I samą górę. Co weźmy, obróćmy sobie tutaj. O. I w sumie to możemy sobie też poprawić. Czyli weźmy sobie pentula. Powinien o tym pomyśleć od razu. Tak. Tak. Do góry. Enter, enter, kolor sobie usuńmy. Jak to wygląda, jak jest ścięte? Spoko. Resztę sobie możemy ręcznie zamalować, czyli weźmy sobie hard, flow 20, pomniejszymy, bo jest, mamy dość duży pędzel. I przejdźmy sobie kilka razy, żeby to ukryć. Końcówkę też możemy tutaj. O. Git. Coś takiego. Teraz ten żółty też możemy zrobić sobie. Spróbujmy go sobie zrobić ogólnie manualnie. A co tam? Czyli tutaj sobie zamalujmy. Tutaj poprawmy. I tutaj. Dobra. Pętulem będzie przyjemniej. Ten oto sposób
Enter, usuwamy i git. Tutaj możemy tylko ten róg. Git, git. I została nam tylko góra, czyli weźmiemy sobie tutaj, zaznaczmy, spróbujmy zrobić sobie tutaj taki cały okrąg, czyli tak i tak. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Teraz weźmy, odwróćmy zaznaczenie, usuńmy i git, git, git. Dobra, tutaj trzeba poprawić. Bierzemy sobie, domalujemy. No, halo. Obróćmy sobie. Super. Tutaj możemy usunąć. Weźmy sobie jeszcze tą głowę, żeby to jest ten kawałek, tak, to jest ten kawałek. Halo, to jest ten kawałek? Nie, to nie jest ten kawałek. To jest ten kawałek głowy. To jest ten? Jeden i drugi? Nie, nie. To który? A, dobra, tutaj ten. I wszystko jasne. Weźmy sobie, zamalujmy. Teraz wrzućmy jeszcze sobie bo tu, dobra, bo tu szyję uciąłem. Nie chcę mi się poprawiać całej głowy. Spróbujmy zrobić sobie to troszkę w inny sposób. A mianowicie tutaj odmalujmy kawałek. Jak to by się prezentowało? Nie prezentowało. Jak to będzie się tak prezentowało? Zobaczmy. Tak, chyba lepiej. To weźmy sobie pentula. Spróbujmy zrobić ten oto sposób. Zamalujmy metodą prób i błędów. Weźmy. I teraz ten skos tutaj usuńmy. Nie. Dobra. Wracam do planu B. Czyli to zostawimy jak było. Przybliżam przez przypadek. To zostawmy tak. I ten kawałek głowy po prostu. Zobaczmy, jak to się będzie prezentowało, jak go usuniemy. Tylko żeby nie było aż tak kwadratowe. O. Halo? Jest git. Jest git. Weźmy sobie jeszcze tylko tutaj. Ten oto sposób. I spróbujmy manualnie usunąć kawałek ramiona. No. Nie. Bo cień. Dobra, zostawmy tak. I dodajmy jeszcze ostatnią rzecz. A mianowicie weźmy sobie tutaj exposure. Dajmy sobie troszkę cienia. Bo oczywiście wszystko, co jest na górze, rzuca nam cieni na dół, czyli flow 20. I dodajmy troszkę głębi. Tylko sklipujmy tą sobie maskę. Raz. A, tylko z tyłu też jest takie światło, więc zobaczmy, jak to się będzie prezentowało. Nie, to będzie wyglądał jak język. Zostawmy ten oto sposób. Teraz sobie skopiujmy. Weźmy. Drugi. I skopiujmy sobie jeszcze raz na górę. Sklipujmy.
I trzeci. Teraz możemy to sobie wszystko, tą całą głowę wziąć, wrzućmy sobie jako smart object, weźmy sobie Irish Blur. Cofnijmy. Obróćmy. Ten oto sposób. I dajemy sobie blur na poziomie z rzędu 5. Przed. A, nie tu. Przed. Przed i po. Spoko. I jeszcze ostatnią rzecz, czyli weźmy sobie tutaj w Camera Raw. Tylko sobie z tłem weźmy, więc sobie zamieńmy to na Smart Object. Wszystko. Camera Raw. Pobawmy się z suwakami. Czyli tak, tak. Troszkę tu poprzesuwajmy. Dodajmy troszkę kontrastu tutaj, ale utnijmy sobie tutaj. Efekty możemy dodać sobie szumu troszkę i troszkę winiety. I spróbujmy zobaczyć, jak to będzie się prezentowało. Dodamy troszkę niebieskiego w kontrze. Nie, tu nie. Przed i po. Może troszkę za bardzo. A może chcemy? I troszkę żółtego. Przed i po. Spoko. I jeszcze jedną rzecz dodajmy, czyli weźmy sobie B. Dajmy sobie biały kolor. Pędzel. Taki. Pacnijmy raz. Dajmy to sobie na. I jeszcze spróbujmy zrobić krzywe, wziąć sobie, przyciemnić cały obraz, odwrócić sobie. Spróbujmy tak bardzo, bardzo dół i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie będzie wyglądało, więc sobie cofnijmy. Dajmy jeszcze raz maskę. I po prostu u dołu lekko dodajemy sobie taką winietkę. I tak się prezentuje efekt końcowy. Mam nadzieję, że się spodobało. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej.